z tej strony Kamil Blady, a dzisiaj sobie gramy w nasz ulubiony tryb, czyli SCP Tajne Laboratorium. I tak, zanim zaczniemy grać, krótka pogadanka. Ogólnie rzecz biorąc, sobie bardzo dużo śmieszkujemy ostatnio, ale jest jedna rzecz, która po prostu, ja nie wiem, jak możecie to robić. Wchodzi się na Steam, na grę SCP Tajne Laboratorium i co widzimy? Negatywne oceny pod tytułem... gdzie jest Kubsko? No ludzie, kurczę, opanujcie się, co jak co, ale no pewne jakieś normy trzeba tutaj mieć. Ja rozumiem, że to jest śmieszne, ale jak już macie robić, stawiać oceny pod filmem, to znaczy pozytywne. Nie pod filmem, tylko pod grą, co nie, no to kurczę, ludzie, dawajcie chociaż te pozytywne oceny, co to nie? Ja mam teraz do ludzi deala, jak no. Zrobimy 80%, to dodaję update Kubsko. No, tak czy siak, poczekajcie, zaraz, dokończę jeszcze. No, tak czy siak, wchodzicie pod film i na przykład piszecie coś w stylu, że no, fajnie, gdyby Hubert dodał jeszcze to, ale generalnie gra jest... Kto tam, kurde, naciska te klawisze? Uspokojcie się, jak ja tu lecę tłumaczę. No, piszecie właśnie, no, fajnie, gdyby Hubert dodał takie coś, ale generalnie gra jest super, no kurde, Telusz, nie naciskaj tych klawiszy! O, dziękuję. Jeszcze raz. No. I na przykład mówi ten... No i piszecie, fajnie, gdyby Hubert dodał coś, ale no, cóż, fajna gra jest, co nie? I dajecie pozytywną, ale na przykład... No! Zmarnowałem przez 3 dni, bez przerwy gram w SCP Tajne Laboratorium. Myślę, że umrę z głodu, ale było warto. I daję pozytywną ocenę. Dobra. Ale było warto. Generalnie dlatego cicho, nie przerywać mnie, kiedy tłumaczę, dobrze? Dobrze, przepraszamy, tato. I teraz tak, przyjdziecie, link macie w opisie do tego właśnie gry, wchodzicie tam wszyscy i teraz wszyscy wystawiają ładną ocenę pod tytułem na przykład co nie, ach, jaka ta gra jest super, albo ojeju, jak coś się super w to gra, albo na przykład właśnie, ach, 3 dni bez przerwy już gram, zaraz umrę z głodu, ale warto, co nie? Wystawiamy takie oceny, co nie, i nabijamy pozytywne, bo kilka ludzi nabiło negatywnych, to teraz musicie nabić pozytywne, dobra. Ja tych pozytywnych już nie każę, żeby nie było. Nie, musicie pozytywne napisać, albo na przykład, no, szkoda, że nie ma Kubska, ale daję plusa i tak, bo jest fajna gra, co nie? No, więc tak to wygląda. I to tyle, jeśli chodzi o pogadanki, a teraz możemy zaczynać. Tak. No. Dobra. Wyciszamy się. Dobra, i wyciszamy się na Teamspeaku. A to już? Dobra, powrócę net. Nie! Nie, słuchaj, dogadamy się jakoś! Słuchaj, nie, tak nie musi być! Dobra, to cześć, była malutkie cięcie, bo nie mogłem nie dołączyć, już na szczęście jestem. Na szczęście jestem. Znajduje się na tym serwerze. Chodźcie, co się dać? Kurde, co ten zły chudy zrobił? A co ten Hubert kombinuje? Nie! Czemu mnie? Mnie też spoko. No nie pyknęło. Zapomniałem, że jestem naukowcem i mam kartę z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu. Aha, serio? XD. Aha, dobra. Serio? Lel chudy. Panie Hubercie, szybko poszło. Proszę mnie zrespić, bo mnie waliło. A co się stało? Zamknij to. Nie, poświęć te drzwi. Tak już zostały 4 osoby. No właśnie. No. No dobra, dobra. A co mi się stało? Generalnie? Ej, Blady, co się stało? Ej, a co się stało z MTF-em? Czemu? Co czy tymi ochroniarzami? 106, kurde. Ojejciu. Nie no, widzę, że RG Play daje radę, więc luz. Nie jest źle. Kurde, ja zapomniałem, że mam kartę jako naukowiec. Debil, co nie? Oni krzyczą do mnie otwórz, ja mówię, co oni mają do mnie, co nie? Dlaczego ja mam otworzyć? A wiecie, że ja miałem kartę? No wiem, sanitariusz, ty wolałeś umrzeć. RG bardzo mądrze. RG. Dobra taktyka. No, RG jest taktykiem. Menelixem. Krzechiksem, Menelixem, dokładnie. Zaraz tu wjedzie Łazarz na pełnej. A może ustaw Hubert na próbę tylko jednego STP-ka, zobaczymy jak będzie. Jednego STP-ka? No dobra. No dobra, dawaj, zobaczymy jak będzie tylko jeden STP-ek. A będzie nudny. Wywalcz 106, bo jest bezużyteczna. Nie, niczego nie wywalaj, tylko ustaw po prostu na jednego. A, będzie nudno. Sam jesteś nudny, będzie właśnie wesoło.
No jak będzie no, jeden stopek, który się będzie tym... musiał gadać sam ze sobą. Nie no, rundę no, będą powiedzieć. Mówi ciężkie życie STP, co nie? Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Rundy będą polegać nie na zabijaniu STP-kiem, tylko na graniu jakiegoś roleplaya, że MTF-y słuchaj z dupakami. No właśnie, nareszcie nie będzie tak, że STP będzie zabijać wszystkich w pierwszych dwóch sekundach, co nie? I tak będzie zabijać. I tak będzie zabijać. Jeden przynajmniej. Niektórzy robią to tak chamsko i zabijają od razu, nie? 106. Tak po prostu. No bo STP-ki nie myślą, sanitariusz, musisz o tym pamiętać no. Zawsze. Co nie szczególnie to są myśli ostrzeżenia. One myślą tylko o tym. One chcą się zemścić nad człowiekami, co nie? Ale to technik kolej już rozegrał. Ale zrobił. Kurde. Widać, że ma 7 lat doświadczenia co najmniej. No. Jak Szechik jak zabiło to? Serwer, że było to. To logiczne. Żeby no, był ten jeden aspekt, to muszę dostosować serwer, więc do następnej nagrywek po prostu to zrobimy. No. No dobra, możemy tak zrobić. Nie, następny nagrywka zrobimy naukowcy kontra personel klasy dupa. Ale będzie młyn, ale będzie młyn. Kto pierwszy znajdzie broń, tak naprawdę to jest koniec. No tak. Ja i tam nie wcale nie, bo tam nie ma tak dużo amunicji, co nie? No ale mimo wszystko zastrzeli połowę. A potem dobra, AB, już nie tłumacz się, że nie ogarniesz. Zobacz, chyba lepiej obserwuj technika kolejowa. Tak procentowo, jeśli Hubert znajdzie broń, to będą egzekucje jak za UB, a jak Bloody to... A jak Bloody to poroczniki. Patrzcie, kto wbił na serwer. O nie ma zmontowanych dodatków, najgorzej. Ej ludzie, opowiem wam brutalną prawdę, dodatków nie mam zamontowanych. Najgorzej. Co my teraz zrobimy? Serio Bloody? Kto by się spodziewał tego? No po prostu Bloody. Najgorzej Bloody, nie przejmuj się tym. Dobra, to tak, musicie najważniejszą rzecz. Jak widzieliście sytuację, to już powiedzieliśmy. Z CSPK-ami nie mamy szans, więc pójdziemy po prostu do Interkomu i pogadamy z nimi. Nie ulepszasz sobie broni Bloody? O, widzę Hubert, jedyna dobra kombinacja dodatków. No. Ty masz jakąś to lepszą nogę? Ale to za długo trwa. Poczekaj, muszę zamontować dodatki, jak to się robiły. Nie, takie jest najlepsze, jakie ja mam. Ja uważam, że mam to. Jedyna słuszna. Ja najlepszy preset, ja mam snajpera plus muzzle brake. Ja w ogóle nie widzę napisów. Jakoś tak strasznie one świecą, że nie widzę. Bo jasność. Są? Jasność. A faktycznie teraz. Jak są podświetlone, to w ogóle w tej wersji są ten, ja to poprawię, bo to jest w tej wersji beta tak teraz. No Zoom najlepszy. Zoom jest zajebistym. Zoom łóżku jak go piszu. Bo zabijasz kogoś, a on cię nie widzi. I muzzle break, bo Zoom zwiększa recoil. Proszę, tak wiem. Mało realistyczne, bo Zoom jest w sumie ciężki, ale zwiększa recoil. No. Najlepszy to Zoom plus muzzle break. Zoom, musisz sobie zobaczyć. Ej, dobra, kto jest ochroniarzem? Muzzle break, Epsilon 11. Chodź ze mną. RG, Gabor RG, chodźcie ze mną. O co? Ogólnie no, to jest 106 i 96. Myślę, że nie ma sensu w ogóle stać się przed. Ej, nie śmiałek! Nie! Ale co te takie... Nie śmiałek, uciekać! Do tyłu! Zamknąć bramy! Spoko, nic tam nie zrobisz, szybko zamykaj to! Szybko! Szybko! Jeju! Boże! Ej, czekaj, czyli mówisz... Muzę blakę plus tak, to. Ewentualnie szatarka, no. No, a latarkę nie polecam, latarka widać na odległość, gdzie jest. No, zaraz spokojnie. Zaraz strzelam do niego. Strzelaj go! Tutaj! Brać go! Dobra, rzucimy, dawaj, rzucimy. Hunt pod. Uwaga, odsunąć się! Odsunąć się! Nie, RG! To za debile. Bandyto! A, przeczka jest dla mnie. O kurde, do środka. Zamykam elo. Nie rób tego! Sorry! Ejo! Spokojnie, znaczy... Jejo, ale dobra, się zdenerwuje, uspokoi i go zabijemy. Dawaj go. Na pełnej. Jest tu! Kolegę nam zabiłeś! Jest, przegaj ciała, przegaj ciała! Chudy, chłop się tym! Tutaj przeładowuję. Dobra, windy nie ma. W razie czego do windy, wołać windę. Ja granata szykuję. Leci! Dajcie mu odjechać! Leci! Elo! Do środka! Dobra, padł granatem! Ale dobry! Dobrze! Ładnie! Lecimy! Dobra, kto nam został? Chyba Krzechix. Tylko. Bardzo możliwe. Jako zła dupa. Tak. Co tu jest? Gabcio? No, to dobrze. Gabcio, trzymajmy się tam, dobra? Takie mniejsze ciągnięcia. Dobra, ale na blisko masz latarkę.
No niby tak. Ja jednak jestem profesjonalistą. Jestem profesjonalistą. Ja wolę zabijać po cichu na głośno. No co nieźle. No, nie zdążę nawet zauważyć, wszystkich zabijesz tak szybko. Tylko trzeba w głowę strzelać. W sensie śmiejecie się, ale pomimo tego, że nie mam tłumika, to tak potrafię zabijać lepiej na cicho niż wszyscy, bo nie wiedzą skąd strzelam to naprawdę w placówce. Każdy dobra, myśli, dobra, jestem za ścianą, to naprawdę po prostu jestem daleko i strzelam ze snajperki. Nie, niektórzy jeszcze grają właśnie snajperkę plus tłumik, żeby większe te obrażenia były i w głowę strzelają. Tak, a wtedy jest odrzut w pizdu i nie da się strzelać. No niby tak. No, on stąd się poszedł. Dobra, chodźmy sobie do tego. Jedę do lighta, chodzimy. Idę. Idziemy do lighta, to zostańcie. Włącz radio, obezdzielimy się. A co? Idę. Sprawdzę jeszcze lepszarkę. Poszedłeś w prawą? Tak. Sprawdzam lewą. Idealnie tak się zdłużył, mamy dwa aerobki po dwóch stronach. No. To chyba pusto? Nie no, jest dużo do zwiedzania. Na razie drugie wyjście. A ja zbrojownię jak coś? Granaty wezmę. Tu są wszystkie zamknięte pomieszczenia. Masakra. Bo jest teraz, że mogły się w sumie CIA teraz być. No mam granaty, brać czego? Halo? Halo, słyszę, halo. Nie uwierzysz, co znalazłem. Co znalazłeś? Pistolet. Przyda się. W ogóle nie było w tej strefie. I to trochę, za szybko sobie poumierali przez tego. Bo na prawo oni mieli ten, cele. Tu jest Bloody, brutalnie zamordowany. Rozszarpany wręcz. Ej, mam pomysł, co można zrobić, o. Chodź, ulepszym kartę. Dobra. Dobra, może jednak, nie, mamy blisko. Mamy blisko, damy spokojnie. Damy radę na jeden tu ulepszyć, za spokojnie. O Boże. Mamy czas. Tak, ja myślałem, że 5 minut, nie? Czy to będziemy mieć jakby dowódcę, co tam dużo nie da, nie? No niby ta, ale ten... Może spróbujemy raz? Micro HID można wziąć zawsze. Dobra, uciekamy. Powinieneś mnie teraz zabić tak samo, jak dwa razy mnie zabiłeś. Czyli mnie zostawić w tej strefie. No, bo nie było komunikatu, można mogło być. Patrzymy scope'em po prostu, latarkę wyłączyć. Wyłącz latarkę, no. Dobra. Light containment zone is locked down and ready for decontamination. Prawdziwy aktor głosowy, kurde. Przyjął w ogóle naszych kumpli wszystkich. The removal of organic substances has now begun. Dobra, znajdź w takim razie... O kurde, straszyłem się własnych drzwi. Chodźmy tędy. Weźmy to. O, widzisz, bo ja nie widzę. Widzę? A o co chodzi z tym właśnie błędem? Czasami ludzie nie widzą. Najgorzej, że nie możemy wysadzić tego. O, weźmy trochę ammo. Ja, tu jest czysto. Mhm. Mamy bardzo małego lighta, to jest zajebiście dobrze. Znaczy heavy. Heavy. Czyli całość opiera się na entrance'ie? Na entrance'ie, tak. Co, na entrance'ie w... Gdzie? To gdzie? W CIA w entrance'ie, dobra. Masz Gabor radio, nie masz radio? Mam radio. Rozumiem. Mamy rozstawić się gdzieś, w konkretnym miejscu? Ja bym rozstawił się przy gate'ach, bo oni są chyba jeszcze poza placówką, jeszcze nie weszli. Dobra. Przyjąłem. Dobra, jesteśmy w sanitariuszu pod gate'em. Pod którym? Idziemy dalej. Pod gate'em A. Dobra, to my pod B pójdźmy. Tu jest B. Dobra. Jest, są!
Mamy CI pod B. CI pod B. Dobre, dobre. Teraz stójcie tam, dam radę. Jak głupi, kurde, tak nie widziałem, tak ktoś powiedział głosem podobnym do Bladiego, ale a Blady jest tylko mógł być jeden bait. Wracajcie. Strzelać. Krasy. Jeden był obity ogólnie. Teraz pytanie, kto wygra? Sądzę, że CI. Mi się wydaje, że mogą ich na odległość pociągnąć, jak teraz na przykład. Bóż. Nie mam nade'a. Jest plan doskonały, co nie? Najlepszy. No. To się nie mogło nie udać. Masz ammo, masz broń. Kurczę, przez ten night vision tak. Dobra, ja czekam przed gate'em B, na razie windy nie mam. Stójcie tam. W sensie chodzi o kolory głównie. Nie no, chyba kiedyś tu przyjdą, co nie? Jak myślicie? Które oni są miejsce w CIA? Tak. Nie ma jak Przy ucieczce. O Jezus, no właśnie, chyba kiedyś tu my jednak przy ucieczce. O, MTF się respił, uwaga! Dobra, szybko, szybko. Uwaga. To będzie trudne, panowie. To zabijemy go. Niech się dzieje. Powodzenia. Powodzenia. Myślę, że oni nie żyją. Kurde! Tak, dobra, ale wyszło. Uchwyciliśmy jednego. Zajane, co nie? Kto mnie zabił? Ro... Mieliśmy przewagę. Znaczy, oni mieli przewagę, co ja mówię. Kurczę, blade. Dobra, weźcie ich karabiny maszynowe. Jeszcze nic nie widziałem, bo ciemność, bo chyba jest ten cień z tego budynku. My też. Czy naprawdę to będzie gra kamperzy na kamperów? No, pewnie tak. Czemu nie ma posiłku w STP? Bo są niesmaczne. Alternatywne bronie. Dobra, mam teraz na pana. Właśnie teraz spoko będzie, teraz ich załatwimy. Krzeks, bo ty mi pisałeś, że jestem offline. Byłem offline, bo spałem, tak? Też o to się obawiam. No, trzeba było się obudzić. Jeszcze parę CI-ów. Bałem się, że nie wbijesz. Ja tu nie planowałem iść, możliwe, ale tak mówię, my tego nie zrobimy. No chopie, dla ciebie byśmy nie stanie... Szkoda, że nie korzystałem z radia. Dobra, kampimy w takim razie, mam teraz ten. Jadą. Gate'em A. Jadą. Kurczę, w ogóle jak ja zacząłem jakby strzelać do tych, do MTF-ów jako CI, znaczy ktoś powiedział jakby głosem podobnym do Bladiego, AB. A Bloody był CI-em, AB, nie pozwalam ci. Ja nie wiedziałem, czy strzelam do MTF-ów, czy do CI. Jeszcze przez ten noktowizor, przy którym nie widać kolorów praktycznie, to... No, ale żeśmy... Gdzie jest jeden nasz? Zginął? Czy to się stało z jednym naszym? Zabiłem jednego, drugiego oszczędziłem, drugi mnie zabił. Na tej zasadzie to było. Ja się otworzyłem drzwi na głupi CI przede mną. Kurczę. Nie za ładnie to wyszło. To najgorsze jest to, że oni się nie mają w planach się ruszać. O, to jest cel na broń, tylko amunicji coś jakby. Dobra, na jak 39. No, wiadomo. Dalsze. Więc jeszcze, że to będzie najbardziej emocjonalna rozgrywka. Kontakt ma Hubert. Najbardziej emocjonujące ostatnie 5 minut mojego życia. Sorry, czekamy na CF albo MTF-ów, którzy tak umrą. RG, nie możesz się zabijać, nie. A to był jeden z nich, to był Krzekix? Nadal nie pokazuje ciało. Później jak będę umierał kiedyś, to będę tak leżał i wspominał, co no tak, kiedy był Krzekix. Hubert, kurde, kilkaset godzin, jak czekałem, jak się zrespię. Pobiły się MTF z CIA XD. Bo pokazuję, kto to jest. Stop! A co jeżeli ktoś cię zastrzeli? Nie ma szans. Dobra, chodź. Nie będziesz wspominał. To nie wspomnę. Zabił dwóch. Jest przejebane. Ale to będzie szczelanina ostra. Jestem ciekaw, kto wygra. Niemożliwe, jestem pod gate B. Umieramy. Nie. Kończyć. Hubert. Niemożliwe, to jest czysto. Na mnie. Ogień! Ajajaj. To jest piękne, tak? O kurde. Aż screena zrobiłem, nie? Za dobre pozycje mają. Na spektatorze. Bloody mówi ogień i tak strzela w niebo. A my to samo powiedzieliśmy, ogień, w tym samym momencie. No, Osani mówił. Było. Ale nie wiedziałem, że nie miałem MTF, broń MTF, nie spodziewałem się, tak na nikt... Kurde. Zakampili się nas i zabili nas, kurde.
Znaczy, kurczę, dobra, ja teraz pora i biegam. W nieszczęsny sposób. Pora na gej biega. Taki, tam? Taki nieszczęsny jeszcze, sposób, jeszcze, że po prostu jeszcze. Przez noklowizor tak jakby trochę nie widać kolorów. Jednego. Dobrze. AB może i porobić ładnie. Myślałem, że nie wiedziałem, czy strzelam do MTF-ów, czy do CI-ów, nie? Zabiłem jednego, drugiego oszczędziłem i ten drugi mnie zabił. Dlatego gra się na Zoomie. Dupa zabrakowała mu. Właśnie. Ajaj. Kurde. No, jak ty AB już półprzytomny przez te egzaminy. Zani, to ugra czy nie ugra jako kadet? Jak to ugra jako kadet, awansuje go na podchorążego. Przecież podchorąży to jest smyk. Uuu! Dobra, Rashem! Biegać na niego! Biegać na niego! Dobra, nie zabijajmy go, nie zabijajmy go, nie zabijajmy go! No dobra, o jestem, jestem! Nie, nie zabijajcie go! Nie, panowie! Nie zabijać! Zostawić go! Jesteś arestowany, stój! Jesteś arestowany! Jesteś arestowany! Sanitariuszu! Nie! Arestowany jesteś! Nie ma, kurde! No, zniszczone, co nie? A co się stało? Ej! Znowu C zwyciężyło. Dobra, dobra. Co miało się C, który nie chciało wejść do placówki, chciałeś powiedzieć. No a po co miałem wchodzić do placówki, co nie? LOL. Taki mamy klimat. Taki mamy klimat. Kurde, blada, raz, trzy. To o sobie myślisz, że jestem dobry, a nie ty. Ale rymy, dymy, 22 minuta. Jak ktoś dotarł do tej... O, to mogę wam zapowiedzieć, co będziecie nie, bo to będzie strasznie późno. Od czasu live'a. Jak coś, to pamiętajcie tą datę. 6.2. Dużo się dzisiaj dowiedzieliśmy rzeczy, po prostu. No. Wiemy już, jak grać jako C. To może dobra, to elo. Elo. Elo.